pierwszy trening za dzieciaka. Zawsze jakby graliśmy na podwórku tam ze znajomymi, z młodymi chłopakami i zawsze gdzieś się pojawiała ta prośba do mamy, żeby w końcu pójść na jakiś trening i się udało i poszedłem jakby na nabór na Arkę Gdynia i to był mój pierwszy taki pamiętny dzień. Czy mój pierwszy trener to był Grzegorz Wit. Teraz obecnie pracuję z Czesławem Mikniewiczem. Według mnie była to bardzo dobra osoba, którą spotkałem na swojej drodze, no bo na początku bardzo wiele nas nauczył. I no praktycznie przeszedłem wszystkie szczeble w Arce, od trampkarzy po juniorów, młodszych, starszych, rezerwy, aż do pierwszej drużyny, także w sumie każdy etap. Pierwsza koszulka to była Zidana z Francji z piątką, pamiętam, a druga Ronaldinho. Ze światowego podwórka no to był według mnie Ronaldinho za czasów gry w Barcelonie. Uwielbiałem go oglądać, zawsze na podwórku też próbowaliśmy odwzorować jego, nie wiem, akcje. Był niepodrabialny i zawsze, że tak powiem, zapadał w pamięci, był taki spektakularny i z mega uśmiechem i radością zawsze to robił i było to mega fajne. W Polsce, tak na szybko teraz, Ebi Smolarek kiedyś, tamte czasy pamiętam. Markus da Silva był dobrym zawodnikiem, Michał Nalepa, też Antek Łukasiewicz, ja wtedy wchodziłem, Mirek Bożok. No naprawdę ja miałem dużo, że tak powiem, fajnych przykładów w seniorskiej szatni Arki, od których mogłem coś wyciągnąć i naprawdę byli to wartościowi, jakościowi zawodnicy. A przeciwko, no nie wiem, graliśmy też sparing z Lechem Poznań, tam był Trałka Łukasz, był Paulus Arajuri, no dużo, że tak powiem, zawodników, którzy wygrali też z Lechem Mistrzostwo Polski. Też graliśmy sparing za Poelem Nikozją. Pamiętam, że to był mega ciężki, a jako młody zawodnik, no to się zderzałem z piłką seniorską i naprawdę dało radę odczuć, że jest to drużyna, no, która gra w europejskich pucharach, ale no fajne, fajne wyzwanie. Miło było coś takiego zobaczyć i poczuć na własnej skórze. Ulubiony klub zagraniczny FC Barcelona. Czyli zacząłem im kibicować, bo też starszy wujek zawsze i kibicował im i oglądał mecze i też zaszczepił we mnie, że tak powiem, pasję do Barcelony. A druga sprawa, no uwielbiałem oglądać i patrzeć na ich styl gry, na operowanie piłką, na tworzenie akcji. Nie oszukujmy się, że tamta era Barcelony no to była z jedną z najlepszych, jaką mogliśmy na ten moment oglądać. Wiadomo, no, że jest marzenie, od zawsze chciałbym zagrać z Messi, ale no, czekam, cały czas czekam, jest 50 na 50. Ja chcę, on nie. Najfajniejszy moment to tak czy siak zostanę przy awansie do Ekstraklasy jako wychowanek, gdzie zostałem włączony do kadry pierwszej drużyny i cały czas jakby trenowałem. Może nie byłem, że tak powiem, wiodącą postacią, byłem młodym zawodnikiem, który wchodził, ale trenował, pracował i jakby miałem przyjemność być z tymi zawodnikami w szatni na każdym treningu, też dostawałem szansę. To było dla mnie jako gdynianina no, mega przeżycie, awans i feta w Gdyni ze znajomymi, no, to było coś pięknego. Przed meczem rytuał to zazwyczaj muzyka, zależy od dnia, jaki, nie wiem, mam nastrój. Lubię sobie posłuchać muzyki, która, nie wiem, albo ma jakiś przekaz. A tak, oprócz tego, no to zazwyczaj jeszcze przed wyjściem na naszą rozgrzewkę prowadzę jeszcze taką swoją, tam 5 do 10 minut, tylko żeby pobudzić ciało, ale tak to w sumie tyle. No, zazwyczaj słucham hip-hopu polskiego, ale też się nie zamykam na różne kierunki, lubię pop. Ostatnio też różne takie rytmiczne piosenki puszczają w szatni. No zależy, naprawdę jest tak różnorodna muzyka w szatni, no, że to chyba każdy zdaje sobie z tego sprawę. Nieraz jest disco polo, jest hip-hop, jest techno, jest wszystko. Patryk ma tam jakąś swoją playlistę i, że tak powiem, powtarzają się te piosenki, ale no to mówię, to jest dowolność. Nieraz jest tak, że ktoś ma w danym momencie ochotę coś puścić, mówi tytuł i po prostu leci. Jest, że tak powiem, dowolność. Niektórzy, że tak powiem, się denerwują, jak jest za mocna muzyka, ale muszą to znieść. Zazwyczaj uwielbiam filmy
tematyka, nie wiem, thriller, kryminał. Ciężko mi jest wskazać jeden konkretny, bo nie mam jednego. Ostatnio też podobał mi się fajny film, taki motywujący i ukazujący dążenie do celu, 14 szczytów. Też polecam, mega naprawdę fajny film, z którego można wyciągnąć naprawdę wiele rzeczy i dla siebie, i ogólnie w życiu. Nie, jeszcze czasem nazywali mnie kudłaty od Skubiego Dół i Kudłatego. Tak się zdarzało, jeszcze jak byłem młody, zawsze się śmiali. No dostałem kiedyś, jak mieliśmy prezent na święta, sobie robiliśmy na gwiazdkę prezenty, to dostałem, że tak powiem, uniform cały. Koszulkę i spodnie Kudłatego i balon Skubiego. Lubię aktywnie spędzić czas, jazda na rowerze, wyjść na bilarda, pograć w lotki, pojechać gdzieś za miasto, nie wiem, jakieś fajne miejsce, cisza, spokój. Lubię spędzać czas gdzieś, niekoniecznie typowo w mieście. Lubię tak czasem się oderwać, że tak powiem, od rzeczywistości, wyjechać gdzieś, ochłonąć na spokojnie, w jakieś fajne miejsce, widoki. A tak to głównie mówię, aktywnie na co dzień staram się wykorzystywać dzień. Zaczęło się to w ogóle całkowicie niespodziewanie, no bo od początku nie znałem tych osób. Tak jakoś po którymś meczu po prostu podeszli, zaczepili mnie i po prostu powiedzieli, że są moim fanklubem. Gdzie na początku się zdziwiłem i tak dalej, no ale z drugiej strony jest to fajna sprawa. Bardzo, nie wiem, lubię tych chłopaków, zawsze podejdą po meczu, porozmawiają. Czuję się, że tak powiem, miło na pewno. Nie widzę w tym nic, że tak powiem, złego, a wręcz przeciwnie. Fajnie, że ktoś, nie wiem, widzi twoją, nie wiem, pracę, zaangażowanie i umiejętności na boisku i na pewno fajny moment, że coś takiego ma miejsce. Duma stolicy.